Rozpoczynamy kolejne, szóste centrum transferowe. 1 lipca, w związku z tym zaczyna nam się nakręcać ta karuzela i wszystko, co związane z rynkiem transferowym. A to centrum transferowe rozpoczynamy od potwierdzonych już transferów. Pierwszy taki duży transfer, który w ciągu ostatnich dni miał miejsce, to Dimitri Payet i od niego chciałbym zacząć to centrum transferowe. Nowy piłkarz West Hamu, nowy nabytek Slavena Bilicza. Duży, duży transfer dla wszystkich fanów młotów. Powinna być to zadowalająca informacja i nadzieja na to, że być może West Ham spełni oczekiwania swoich kibiców i na Stadionie Olimpijskim będzie grał w europejskich pucharach z przyzwoitym składem i z przyzwoitą pozycją w angielskiej piłce nożnej. W każdym razie Dimitri Payet, jeszcze do niedawna piłkarz Olimpiku Marsylii, 17 asyst w poprzednim sezonie, także naprawdę bardzo duża liczba kluczowych podań. W związku z tym West Ham na pewno będzie miał pożytek z tego skrzydłowego. Wszyscy fani młotów zadowoleni, no bo jakże inaczej, Dimitri Payet według mnie będzie to wiecznie najlepszym wzmocnieniem tego lata w West Hamie. Zobaczymy, jakie plany transferowe ma jeszcze Slaven Bilic, ale Dimitri Payet na początek jest to świetny ruch transferowy dla West Hamu. Kolejne transfery, Beniaminek i zespół, który cudem się utrzymał, czyli Bournemouth i Leicester. Pierwszy z tych zespołów, czyli zespół Ediego Howe, sprowadza do swojego składu Tyrona Minksa. Tyrona Minksa, który, uwaga, ma 22 lata i był w orbicie zainteresowań Arsenalu w styczniu. To jest naprawdę talentowany obrońca, zresztą liczba występów w poprzednim sezonie Championship i Pucharów mówi za siebie. 44 występy Tyrona Minksa, to jest naprawdę solidny dorobek. Tak więc Tyrone Minks podpisuje kontrakt z Bournemouth, 4-letni, za 8 milionów funtów przechodzi z Ipswich do zespołu Diego Howe'a, młody Anglik. Jeżeli chodzi o Leicester, tutaj sprawa ma się nieco inaczej, mianowicie zespół zwolnionego już Nigela Pearsona, o czym powiem za chwilę, sprowadza Shinjiego Okazakiego z Mainz i to jest też ciekawy transfer, bardzo ciekawy transfer. Japończyk w Bundeslidze zadomowił się dość dobrze i nie spodziewałem się osobiście takiego transferu, nie spodziewałem się, że Mainz wypuści Shinjiego Okazakiego, wieloletniego reprezentanta Japonii. 29-latek podpisuje 4-letnią umowę z zespołem Leicester. W poprzedniej kampanii w Bundeslidze zaliczył 9 trafień, także Shinji Okazaki być może będzie dobrym wzmocnieniem dla drużyny Lisów w przyszłym sezonie. Kolejny potwierdzony transfer to zakontraktowanie Mateja Wydry. Już na stałe angielskie szerszenie, czyli zespół Watfordu, zakontraktował reprezentanta Czech, zawodnik, który z Udinese był 2 razy wypożyczany do zespołu Beniaminka angielskiej Premier League. Podpisuje wreszcie długotrwałą umowę, która wiąże go bezpośrednio z zespołem szerszeni. 5-letni kontrakt reprezentanta Czech z zespołem Watfordu. Kolejny transfer to transfer Edera ze Sportingu Braga. Za około 5 milionów funtów, to myślę, że jest solidna kwota, a Swansea, jak widać, stawia zdecydowanie na masę. Buffett, Big Gomis i Eder z przodu to byłyby takie dwa duże klocki, które myślę, że mogłyby podeprzeć cały atak Swansea, tak więc zobaczymy, jak ułoży się los Edera. Nie powiedziałem wcześniej, a powinienem powiedzieć, a w związku z tym, że jest 1 lipca, to trzeba napomnieć o dwóch ważnych transferach w angielskiej Premier League. Do zespołu Evertonu, zespołu The Toffees, wraca Gerard Deulofeu, wychowanek Barcelony, piłkarz tego klubu. Jeszcze do niedawna, w sezonie 2013-2014, zaliczył fenomenalną kampanię w drużynie Evertonu. No i skończyło się to tym, że pod wrażeniem byli wszyscy kibice na Goodison Park, no i Deulofeu stał się ulubieńcem wszystkich. Dzięki temu obecnie udało im się zakontraktować Deulofeu, 4,2 miliona funtów na stole Barcelona akceptuje ofertę, no i Deulofeu od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy The Toffees na stałe. Kolejny istotny transfer dotyczy zawodnika, który do niedawna jeszcze znajdował się we włoskiej Fiorentinie, ale od paru lat odbijał się od wypożyczeń w wielu różnych klubach, swoje usługi oferował Micah Richards, no a teraz ostatecznie związał się z Aston Villą i być może pomoże temu zespołowi wdrapać się nieco wyżej w ligowej tabeli i skończyć sezon gdzieś tak w okolicy 10 miejsca. W każdym razie Tim Sherwood na pewno wykorzysta jego potencjał, jego umiejętności piłkarskie. Zawodnik, który może grać zarówno na prawej obronie, jak i w środku. Były bardzo duży talent, zawodnik z ogromnym potencjałem. Przed paroma laty był przez angielskich ekspertów uważany za jeden z największych talentów angielskiej piłki na prawej stronie obrony. I tak właśnie zawodnik reprezentacji Anglii dopina transfer z Aston Villą. Przechodzimy do informacji dotyczących potencjalnych ruchów transferowych. Na pierwszy ogień idzie Johan Cabaye, o którym angielskie media dość dużo się rozpisują ostatnimi czasy, mianowicie Crystal Palace i Alan Pardew, jego były przełożony, są mocno zainteresowane ściągnięciem Johana Cabaye'a do swojego zespołu. Cabaye poprzednią rundę, poprzedni sezon w PSG miał dość taki przeciętny, 20 spotkań w zespole mistrza Francji, no ale ogólnie 19 milionów funtów jeszcze się nie spłaciło w przypadku Johana Cabaye'a w Paryżu, w związku z tym szuka się nowych alternatyw dla Francuza i być może powrót do Premier League będzie najlepszą z nich. Dosłownie przed nagrywaniem tego filmiku przeczytałem bardzo ciekawą informację, jakoby Jerdan Shaqiri miałby dołączyć do jednego zespołu w angielskiej Premier League, chodzi tutaj o Stoke City, tak więc jeżeli ma
Markowi Hughesowi uda się dopiąć taki transfer, będzie to arcyhit, ale jest to też arcyciekawostka, bo Cedric Shaqiri przecież spędził ile? Pół roku w Interze Mediolan? Tak więc, no nie wiem, Inter w styczniu ściągnął dwa takie, można by powiedzieć, nie do końca wypały, Lukas Podolski i Cedric Shaqiri. Ten drugi podpisał długoterminowy kontrakt, a ostatecznie jest bardzo mocno już podobno łączony z przenosinami do angielskiej Premier League. Atletico Madryt prawdopodobnie już na 100% dopięło transfer zawodnika Porto, a chodzi tutaj o Jacksona Martineza. Bardzo dużo mówiło się około tygodnia temu, czy tam półtorej tygodnia temu o transferze do Milanu. Podobno AC Milan dopiął już transfer Kolumbijczyka, no a zamiast tego okazuje się, że jednak do stolicy Hiszpanii pojedzie reprezentant Kolumbii. Załatana dziura po Mario Mandzukiczu. Jackson Martinez prawdopodobnie w Atletico Madryt. Przedostatnia informacja tego centrum transferowego to ofensywa transferowa Chińczyków. Chińczycy importują masowo zawodników z Europy od jakichś 2-3 lat. Rzadziej duże nazwiska, ale tym razem udało im się ściągnąć naprawdę dwóch dobrych zawodników. Były już pomocnik Tottenhamu Paulinho, sprowadzony do Ganzu. No a drugim zawodnikiem, który udał się na wycieczkę do Chin, jest Dembaba. Dembaba, zauważyłem, ma takie ciągotki obieży światowe, bo tutaj najpierw Turcja, mówiło się jeszcze o Kuwejcie, no a ostatecznie ląduje w Chinach, w Szanghaju. Zobaczymy, jak długo wytrzyma w chińskich realiach Dembaba. Zawodnicy z Europy, którzy jadą do Chin, znani są często z tego, że po 2-3 miesiącach ten kraj im się nudzi. Wyjątkiem jest Krzysiu Mączyński, który oczywiście w Chinach nadal gra. W każdym razie Dembaba być może, przynajmniej ja tak prognozuję, po tym, nie wiem, może półrocznym okresie, rocznym okresie powinien wrócić do Premier League, bo to jest napastnik, który idealnie w tą ligę się wpisywał. No a na koniec jeszcze tak tytułem zapowiedzi, bo będę o tym mówił w przypadku odcinku podsumowania sezonu dotyczącego Leicester. Nigel Pearson jest już wolnym trenerem, zwolnił go zespół Leicester City i tutaj jest bardzo duży znak zapytania, dlaczego tak się stało, że trener, który wyciągnął swój zespół po prostu z sytuacji fatalnej i dokonał jednego z największych cudów w historii nowożytnej Premier League, został zwolniony w środku okresu przygotowawczego. Jest to bardzo duża zagadka, 51-latek naprawdę dokonał dwóch bardzo ważnych rzeczy w klubie Leicester. Już nie zobaczymy go na barwach Lisów, chyba że oczywiście dokona się jakiś cud, tak jak było w przypadku ponownego zatrudnienia Nigela Pearsona. Zresztą historia jest naprawdę bogata. Także zapraszam, śledźcie podsumowanie sezonu. W momencie, kiedy Leicester City się pojawi na pierwszym planie, na pewno rozwinę tą kwestię Nigela Pearsona. W każdym razie prognozuję w najbliższym czasie burzę wokół wakatu menedżerskiego na King Power Stadium. I na tym kończymy to centrum transferowe. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha, no i zapraszam jeszcze oczywiście na Facebooka. Tak więc jeszcze raz dzięki wszystkim i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!